Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nazywam się Jacek Łuczak, jestem lekarzem rodzinnym i organizatorzy dali mi 10 minut, żebym powiedział o roli lekarza rodzinnego w podejrzewaniu i w przekazywaniu do dalszej opieki pacjentów. Jest to temat, który zamierzam omówić, poruszając następujące punkty. Powiem o zasadach identyfikacji czynników ryzyka, oceny ryzyka. Właściwie ocena ryzyka jest właśnie owym podejrzewaniem czegoś. Zasadę czujności również poruszę i zasadę niemarnowania czasu. To są zasady, które my wdrażamy lekarzom rodzinnym. Jest tych lekarzy w Polsce kilka tysięcy. Oni są przygotowywani, mówię o specjalistach medycyny rodzinnej, w cyklu, w którym 11 lat muszą pracować, studiować, specjalizować się, żeby uzyskać prawo do leczenia pacjenta. I ich poziom przygotowania, niezależnie od wszystkich uwag, czasem doniesień medialnych, krzywdzących, jest oczywiście europejski, jest dobry. Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, chcę zwrócić uwagę na dwa czynniki ryzyka, które mają bardzo duże znaczenie. My w medycynie rodzinnej staramy się odnosić do rzeczy ważnych. I no, łatwo patrząc na ten slajd zauważyć, że rak jest bardzo mocno związany z nieprawidłową dietą. Zatem jest to czynnik o kolosalnym znaczeniu, podobnie jak palenie papierosów. To jest też czynnik, który w dominujący sposób wpływa na zachorowania na raka. Warto sobie z tego zdawać sprawę. I są to oczywiście różne narzędzia, które są poza wpływem lekarzy rodzinnych, ale również i lekarze rodzinni. W tej chwili jest realizowana tak zwana minimalna interwencja, która w sposób koszt-efektywny zmniejsza liczbę palaczy w Polsce, która zresztą spada, zwłaszcza wśród mężczyzn. Jak również, jeżeli chodzi o dietę, w tej chwili przygotowujemy narzędzia, które pozwolą wdrożyć do praktyki lekarza rodzinnego skuteczne, mam nadzieję, narzędzia do tego, żeby ludzie w Polsce zmieniali sposób żywienia. Jak wiemy, nie jest to proste, ale z badań profesora Zatańskiego wynika, że jedną z przyczyn poprawy stanu zdrowia Polaków jest właśnie, są właśnie zmiany w diecie, zwiększenie ilości spożywanych warzyw i owoców oraz zmniejszenie spożycia tłuszczu. No i drugi czynnik, który ma kolosalny wpływ na ryzyko i na podejrzenia, które lekarz rodzinny wykorzystuje w swojej praktyce, to jest kwestia, że tak powiem, walorów genetycznych każdego z nas. Bardzo dużo zależy od tego, z jakiego jesteśmy zrobieni materiału, jak nasi pradziadkowie, dziadkowie, jak nasza rodzina się, że tak powiem, pod tym względem sprawowała. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście w rodzinie pradziadków, dziadków, którzy żyli po 100 lat, to często i on może być spokojniejszy, może sobie na więcej pozwolić. Zwróćcie Państwo uwagę, bo warto, że od czasów Lelonda, który 16% kojarzył z tych czynników, wpływu czynników genetycznych na stan zdrowia, jak Gini w 2004 roku podniósł ten wpływ do 30%, i warto sobie z tego zdawać sprawę, bo rzeczywiście również w szczegółowych kwestiach dotyczących nowotworów ta genetyka jest ważna. I również w praktykach lekarzy rodzinnych mamy nadzieję, że lekarze rodzinni coraz częściej będą mieli dostęp do pewnych wybranych badań genetycznych i będą ten czynnik silniej realizować, zwłaszcza w dobie po decyzji Angeliny Jolie, chyba wszyscy sobie uświadomili, jak to może być silny wpływ. Lekarz rodzinny patrzy populacyjnie na sytuację. To też nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Nastawieni ciągle na efektywność, na rynkowość, na liczbę świadczeń, na liczbę specjalistów. Mówimy to, że lekarz rodzinny to jest lekarz opieki. On się zajmuje populacją i tą populacją się opiekuje, czyli ma płacone odstawki kapitacyjne. Tutaj dla przykładu pokazałem Państwu
przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie na liście tego lekarza rodzinnego konkretnego na 2000 osób jest pewien rozkład kobiet i mężczyzn. Jest grupa osób poniżej 14 roku życia, powyżej 75 roku życia. No i również jest informacja, że z powodu nowotworu umrze rocznie w tej populacji tego lekarza 5 osób. To jest spojrzenie, które jest charakterystyczne dla lekarzy zdrowia publicznego, czy dla charakterystyki osób, czy lekarzy, którzy pracują z populacją chorych, a nie z, tak jak to jest w przypadku specjalisty, realizują tylko usługi. Również ryzyko czy podejrzenie jest przenoszone na prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych nowotworów. My zawsze mówimy, że lekarz rodzinny musi wiedzieć o pewnych zagrożeniach, o pewnej czynności onkologicznej, o pewnych zasadach diagnozowania w odniesieniu do nowotworów częstych, bo na przykład rak płuca przy tej częstości występowania właściwie w praktyce lekarza rodzinnego musi się, jest duże prawdopodobieństwo, że się pojawi raz w roku, prawda? Czy to jest dość już stosunkowo często i dlatego lekarze muszą być na te sytuacje bardziej przygotowani i w ten sposób właśnie epidemiologia wpływa na podejrzliwość czy na pewne zasady postępowania w praktyce lekarza rodzinnego. No i czujność onkologiczna to też dziedzina, o której się dużo mówi. Mówi się o tym, że lekarze, nie wiem, są za mało wyczuleni. Chcę Państwa zapewnić, że naprawdę tu nie ma jakiejś dużej wiedzy i bardzo tajemnej wiedzy. I lekarze to wiedzą. Ja myślę, że Polacy jeszcze może za mało wiedzą, że na pewne rzeczy trzeba zwracać uwagę, ale to jest abecadło medycyny rodzinnej, również tak powiem, dla początkujących lekarzy i są tak przećwiczeni przez te lata studiów, że w większości sobie na tym poziomie czujności radzą, jak również na tym poziomie objawów przewlekłych. Tutaj lekarze rodzinni powinni się denerwować, jeżeli pewne objawy się przewlekają, też sobie zdajemy sprawę intuicyjnie, albo wręcz pozyskujemy tego typu informacje z mediów czy z innych dobrych źródeł, żeby na te kwestie zwracać uwagę. Mówię o tym też w kontekście tych szkoleń, które planuje ministerstwo. Chcielibyśmy, żeby one były troszkę bardziej skomplikowane, czy troszkę więcej od nas oczekiwały, nie były takim pewnym odkrywaniem Ameryki. Wreszcie zasada niemarnowania czasu. To rzeczywiście jest zasada, która jest bardzo ważna w onkologii i którą jakby chcę z dwóch punktów widzenia Państwu przedstawić. Mianowicie specjalnie jeszcze zatelefonowałem do kolegów z innych miast, rozmawiałem z koleżanką z Łodzi oraz z kolegą z Krakowa na temat tego, jak wygląda dostępność do tych badań w tych miastach. No i otóż usłyszałem, że jeżeli chodzi o dostęp do badań laboratoryjnych, to lekarze rodzinni w tych miastach nie widzą żadnego problemu z dostępem do badań laboratoryjnych. Jeżeli chodzi o dostęp do badania do rentgena klatki piersiowej i do badania USG, nie ma żadnych problemów. Jeżeli chodzi o gastrofibroskopię, kolonoskopię, to są badania, które w tych miastach są ci lekarze rodzinni w stanie wykonać u pacjentów w czasie oczekiwania kilka tygodni, właściwie do miesiąca można te badania zrobić. Dermatolog, w zasadzie pacjent się dostaje do niego bez skierowania, ale z wiedzy lekarzy rodzinnych to nie jest trudny dostęp. I stosunkowo łatwo można zrobić dermatoskopię. Niestety najczęściej trzeba za nią zapłacić. Wtedy to oczekiwanie NFZ-owskie tutaj jest zbyt mitrężne, żeby można było się tak liczyć na NFZ. Również skierowania do szpitala. Szpitale teraz nie blokują dostępu. Lekarze rodzinni, jeżeli chcą skierować pacjenta, to są w stanie zrobić. Natomiast problemy są, jeżeli chodzi o tomografię, rezonans i bronkoskopię. To do tych badań pacjenci mają dostęp wyłącznie przez poradnie specjalistyczne. I tutaj bariera czasowa już jest taka, że wielu z tych pacjentów również w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie się decyduje na to, żeby za to zapłacić. Są skłonni te kilkaset złotych zapłacić za to, żeby nie czekać w nieskończoność.
Także z punktu widzenia takiej prostej diagnostyki, prostej pracy lekarza rodzinnego, to tak podobnie jak jeżeli chodzi o kompetencje, to moja ocena nie jest aż tak dramatyczna, jak to mogłoby się wydawać z pewnych doniesień. Natomiast jeżeli chodzi o pakiet onkologiczny, bo również do tego chcę się odnieść właśnie w kategoriach niemarnowania czasu, czy też tego przyspieszenia, które ma się wydarzyć w Polsce w związku z jego wprowadzeniem. No w tej chwili się pojawiła karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, jest już dostępna w internecie. Macie Państwo tutaj na dole adres, to jest na stronie CL-u i można sobie to obejrzeć. To jest karta, która nie wygląda tak jak w tych początkowych planach ministerstwa, jako taki dwustronicowa okładka zielona, tylko to już wygląda poważnie. Tam jest bodaj cztery kartki, czyli około 8 stron. Proszę? 14. Aha, 14, no właśnie, czy jest jeszcze więcej. I no, warto to zobaczyć, bo to jest jakby obraz tego, jak to będzie mitrężna, jak to będzie duże obciążenie. Ministerstwo w tym tak zwanym OSR-ze, czyli ocena skutków regulacji, pisze, że tam nie będzie żadnych kosztów, więc ja się pytam, kto te dziesiątki, setki tysięcy kart będzie wypisywał i, no i gdzie jest ten koszt, kto jakby zapłaci za to wypisywanie choćby tych kartek. Już nie mówię o ich drukowaniu, bo przecież no nie wiem, zakładam, że to ministerstwo też tego nie będzie drukować i rozsyłać, stąd nie ma kosztów, tylko to lekarze sobie sami mają wydrukować. Zatem nie tak szybko jak było, czas oczekiwania już jest dłuższy, jak Państwo zapewne wiecie. Nie dokonano analizy kosztów korzyści, nie przeprowadzono pilotaży, czy tylko rąbnięto, że tak powiem, z grubej rury i mamy prawo, które to wdraża. Bardzo, bardzo duży znak zapytania, na ile ta karta i na ile ten pakiet onkologiczny wpłynie rzeczywiście na przyspieszenie. Jestem po czasie, tak? Bo jakbym nie był, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę, ja już nic nie powiem, ale zwracam Państwa uwagę na teksty dziennikarzy, które się pojawiają, które są mocno szkodliwe. Jest dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych. Nie róbmy, proszę Państwa, takich rzeczy, to znaczy nie zalecajmy ludziom, Polakom rzeczy, co do których mamy wątpliwości, czy one rzeczywiście są zdrowe i czy nie narażają i tak obciążony system na jeszcze dłuższe kolejki. Nie są wątpliwe etycznie przez sam fakt, że ci, którzy potrzebują, nie będą mogli dostać, bo my będziemy ludziom opowiadali, że człowiek to jest samochód i że należy sobie wszystkie badania robić, chodzi do lekarza i że tak powiem, szukać choroby. Nie zawsze profilaktyka, a na pewno profilaktyka tak rozumiana nie jest zdrowa. Dziękuję.